Piemeczko, z tej strony Tadek, witam was w grze Planet Crafter. Zajęło mi to trochę, ale udało mi się dojść do momentu, może nie konkretnie takiego samego, ale podobnego jak mieliśmy w poprzednim save'ie. Jak widzicie, nie ma zbyt wiele surowców, ponieważ je w większości wybrałem tutaj w okolicy. To jest tak naprawdę stan surowy w większości mojej bazy, ponieważ jak widzicie tutaj, o tutaj sobie postawiłem na powietrze. Przecież całkiem fajnie to wygląda, tu można popatrzeć na zewnątrz, widzimy zewnętrzne tutaj tereny. Ten statek tu mamy po lewej, tam po prawej też. I tak, wchodzimy tutaj do bazy, tu również mamy, że tak powiem, kwiatki. O, by the way, drzwi tu mam podwójne, żeby to tak trochę wyglądało, wiecie, jak na statku. Tu wchodzimy, powiedzmy ucieknę, trochę powietrza. Wchodzimy, tu jest uzupełniane i tu przechodzimy do głównego pomieszczenia, muszę powiedzieć, które jest również airlockiem, takim powiedzmy zamknięte. Tu po lewej mam magazyn i tym razem mam tych surowców bardzo, bardzo dużo. Że nie jest ich to jakaś ogromna ilość, zwłaszcza tych bardziej zaawansowanych, ale tych podstawowych jest w miarę dobrej ilości. Tutaj jak widzicie, to jest moje biuro. Odblokowane mam mniej więcej to samo co miałem. Może nie w jakichś szalonych ilościach, ale mniej więcej jest. Tutaj już z ciepłem jeżeli chodzi, no to jak widzicie nie mam odblokowane zbyt dużo i tu mamy energię. Głównie tutaj na początku postawiłem właśnie te, jak to się nazywa, no te wiertnice, po to tylko, żeby tak naprawdę robiły mi punkty potrzebne do odkrycia tej szafki na materiał, ponieważ ona jest większa. No i tu mamy pomieszczenie takie powiedzmy biurowe, chciałem coś zrobić na wzór biura, ale jest troszkę mały problem, bo wam powiem, że byłem w tamtym statku, no i tym tam pomiędzy skałami też byłem w statku, tam jakiś rozbity był i tak naprawdę tego materiału, gdzie ten jest, materiał, o nie wiem, to nasiona, materiał jest dalej, o materiał, zobaczcie, on tylko tyle, więc za bardzo nie zaszaleję z nim, więc no i nic za bardzo nie postawię. Ale jeżeli chodzi o pozostałe materiały, no to mam najczęściej tutaj, jak widzicie, może nie pełne wszystkie są, ale w większości jest ich dosyć sporo. Żelaza mam najwięcej. Nie wiem, czy czegoś nie zmieniła, bo uruchomiłem sobie wersję tak jakby betę, która tam niby uruchamia to, co twórcy na bieżąco udostępniają. Mam wrażenie, że w tej wersji jest dużo więcej tego żelaza, ponieważ no nie zabrakło mi go, ci wam powiem. I tak to wygląda. Wody mamy sporo, tutaj rubinów też mamy sporo, ale na przykład już uranu. Do tej pory udało mi się znaleźć jeden, gdzie w tamtym razem jak grałem, no tego uranu już troszkę miałem, tam parę sztuk, nie, może nie w jakiejś szalonej ilości, ale ze 3-4 były. No, tak więc tak to wygląda na moment obecny. Tutaj jest moje, można powiedzieć, biuro, które mam zamiar przenieść tam, ale to tak na razie jest, jak jest, żebym widział, co się dzieje i co potrzebuję. Tak samo, nie będę raczej tego reaktora budował, ponieważ jak widzicie, on tu w ogóle wymaga jakiegoś tej pałki uranowej, nie wiem jak to, no, niewsza. I raczej nie będę tego uranu zużywał, bo nie wiem do czego on jeszcze służy. Nie chciałbym go na razie przerabiać. Ale za to postawię tutaj te nagrzewnice, myślę, drugiego poziomu. Ponieważ one są tam potrzebne do ciepło. Mamy tutaj tak. No to można by je tutaj walnąć. Dlatego też postawimy je, myślę, ze 4. Dwie tu, dwie na głównym wejściu. Żeby to tak, wiecie, wyglądało, że niby grzeje te powietrze. Więc potrzebuję 2 razy, 4 razy 8. Dobra, zobaczmy, czy ja to zmieszczę wszystko. Możliwe, że niekoniecznie. Ile? 2, 2, 2. Nie, chyba nie zmieszczę tego wszystkiego, bo ogólnie 6 tych zajmie. Razy 6, 6, 6, 6. No, zabraknie, więc 3 na raz mogę postawić. Tak o. Czy jest tam potrzebne aluminium? Tak, jest. Raz, dwa, trzy, cztery. Weźmiemy. 8 razy ten rubin. Ja to podpisałem jako rubin. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dobra. Następnie mamy silikon. Silikon weźmiemy 3 razy, czyli krzem tak naprawdę. Raz, dwa, trzy. Co tam jeszcze jest? Tytan i żelazo. 3 i... A 2, 3, dobra, możemy iść to postawić.
Czy w sumie postawię tutaj dwa, to myślę, że nie będę musiał pędzić tam do głównego wejścia. Chociaż oczywiście co? Kurczę, nie bardzo mi to tu pasuje. Postawię to powiedzmy w tym miejscu, które ma być laboratorium. Postawmy to tutaj w rogu. Zobaczę, czy uda mi się to tam przy głównym wejściu postawić. No i dobra, od razu pójdę zabrać te surowce, które potrzebuję. To będzie silikon, tytan. Silikon, tytan, o, dobra. Mamy po trzy. No i tak o. Myślę teraz, jakby to tak postawić, żeby to jakoś spoko wyglądało tutaj. Bo jest dosyć, jak widzieliście, masywne. Ale jakbym to postawił na przykład tutaj. Albo w ogóle przy wejściu, może o, tu gdzieś w tym miejscu. Jak najbliżej tego, o, na tym białym powiedzmy. I postaram się to wepchnąć tam. O, w taki sposób. O, tu to chyba nie... Nie, też jest, okej, okay, dobra. Grzewnice mamy. U nas na wejściu, więc będzie nam generować. Jak widzicie, dosyć szybko leci już do góry. Ja też tutaj trochę źle zrobiłem, bo ja nie zrobiłem tu przejścia. Teraz za bardzo nie mogę, bo widzicie, on chce mi od razu skasować cały ten, jakby powiedzmy, obiekt. I też nie do końca wiem, jak potraktuje tą ścianę, czy on ją potraktuje jako tak naprawdę zewnętrzne, czy wewnętrzne. I może być tak, że ona w ogóle... Oj, chyba mi się zasejwował i przyciął. Bo może być tak, że skasuje tylko to, a te szyby i tak zostaną. Więc dobra, nie będę kombinował. Najwyżej będę tu biegał. Powiedzmy, że ogrzewanie tutaj mamy. Okej. Okay. Dobra, teraz zajmijmy się szybami. Kobalt i żelazo jest mi potrzebne. Szyby będę szedł tam na górę wstawić. Do powiedzmy tego biura. Powiedzmy 6 sobie weźmiemy. Żelazo tak samo. 6. 1, 2, 3, 4, 5. Oj. 6. Dobra, jest. Idziemy to zobaczyć. Tu też powinienem w sumie podwójnie drzwi zrobić tak naprawdę. Tak o, tu postawimy coś takiego. O. Na razie na drzwi mi nie stać, więc tak mnie też zastanawia, powiem wam szczerze, nad tym, jakby to zrobić. O, chyba co, nalot jest obecnie. Tak. W ogóle zauważyłem, że ten nalot, myślałem początkowo, że on przy tym jak spada, że surowce się pojawiają, ale powiem wam, że uderzały często w miejsca, gdzie nic nie było, też nic tam tak naprawdę się nie pojawiało, więc nie wiem, czemu on służy tak naprawdę, wam powiem. Muszę się dobrze zastanowić, bo jak postawię już tą szybę, to za bardzo nie ma możliwości później jej usunięcia. Gdzie ja bym chciał mieć to biuro, tak szczerze? Tu jest ten kamień, ok. Tego biuro... widzimy ten wrak stąd. Szczerze wam powiem, że sam nie wiem, gdzie bym chciał to mieć. Szyba tutaj, szyba... Czy jest możliwość w ogóle zrobienia później jakiś wyższy, mały szyb, bo tego też nie wiem. Chciałbym zobaczyć na tamtym tym. Ale ogólnie nie, tak się zastanawiam, bo tak to my ścianę tutaj walną, powiedzmy, wiecie? No i wiadomo, jesteśmy w biurze i tutaj możemy obserwować. Teraz nie wiem, czy biuro by było spoko mieć tu? Czy tam? Jak tu postawię te wejście? To tutaj jakbym dał biurko i tam widział, no znowu wtedy nie mam miejsca za bardzo na to, żeby gdzieś na ścianie dać ten czytnik, znaczy czytnik, no ten powiedzmy, że widzimy, co się dzieje i tak dalej. Dobra, muszę iść tak czy siak po to, żeby dorobić sobie te przejścia. To jest, do tego potrzebny jest tytan i silikon. Przy okazji zobaczę, czy jest możliwość odblokowania jakiejś ścianki działowej. Niestety nie widzę czegoś takiego. Szkoda. Aby mi się coś takiego przydało. Jakiś filtr wody. To nic raczej, co by nas interesowało. Tu kopuła. No dobra, to zrobimy. Jakoś to zrobimy. Ja tutaj coś powrzucałem chyba. Co tam jest potrzebne? Silikon, tytan.
Dobra, lecimy do góry. Napijmy się wody. Dobra, tu jest ta szyba. To powinno być to drugie przejście, tak jak tam. Wiecie, że przechodzę przez podwójne drzwi. Ważna sprawa. I teraz pytanie. No nie mogę tego tu zlikwidować, bo nie będę miał wtedy... Trochę głupio będzie to z zewnątrz wyglądać. Chociaż z drugiej strony, wiecie co można by było zrobić? Chociaż wtedy to będą puste tu pomieszczenia. A tak trochę bez sensu to będzie wtedy. Myślałem o tym, żeby na górę zrobić wejście i na górze postawić to jeszcze raz. A tu widać jak się przebijać próbuję. Ops, asa. Czy mogę tak zrobić w latającym drabinę? No. O dziwo, nie mogę, jestem w szoku. Dobra. Taką można. I tak myślę, czy jakby to tak zrobić. To się zastanawiam, jak postawię tak. W ten sposób. Będę miał zakręt na lewo. O! Maszyna wydobywcza do minerałów. Jäger Skelet drugiego poziomu. Dobra. Zróbmy na razie to tak. Potrzebuję żelaza. Co tam poszczuje? Zano weźmy trochę. Dobra. Dobra. Tylko wchodzimy tu. Tu mamy przejście na górę, tak jakby do nas. Powiedzmy. Nie. Ja wolę to tak mieć. O. Wspinamy się, jesteśmy tutaj. To jest powiedzmy nasze biuro, więc mamy zamknięcie. Tu wchodzimy, dopiero tutaj jest tak naprawdę ładny widok ten, tak. Jeżeli ktoś mówi na zdrowie, to dzięki. O, tam widzicie nawet jeden z tych moich budynków. Bo się okazało, że tak naprawdę wam powiem, lepiej postawić te budynki. Te małe, że tak powiem, miejsca do mieszkania, niż, tak szczerze wam powiem, zabudowywać. Dobra, tylko tu wychodzimy. Sofę bym to jakąś dał, taką wiecie, że poczekalnię, ale jak widzicie, jest tak mało tego, że ja prawie w ogóle nie mam miejsca, materiału, nie? Dobra, zobaczmy, co tutaj, tu komputer i tak dalej. Co potrzebuję, żeby tu... A, biurko mogłem postawić, w sumie mnie stać. No tak, oto to biurko będzie gdzieś w tym miejscu, myślę. Powiedzmy, że w ten sposób. Żeby mnie już nie siedział na ścianie, tak naprawdę. Tutaj mamy zużycie energetyczne. Zróbmy to w ten sposób, że użyję do tego rantów stołu. Wracamy tutaj. Zróbmy to w ten sposób, to zabiorę tak czy siak stąd. Dobra. Zobaczmy. Tutaj odnośnie wiadomości. Tak, muszę wziąć trochę silikonu, mi się wydaje, ze sobą. I kobaltu. Krzem, raz, dwa, trzy. Weźmy sobie magnes też. Lód nam niepotrzebny. Kobalt ze trzy razy. Weźmiemy Z2T, w sensie żelazo. Raz, dwa, trzy. I tutaj raz, dwa. Dobra, myślę, że to starczy na, że tak powiem, dokończenie, przynajmniej w niewielkim stopniu, tego biura. Tak oto, jeżeli chodzi o wiadomości. Wiecie co, powiem wam, że... No nie do końca jestem zadowolony i przesunę sobie to trochę jednak mimo wszystko do przodu. Już
myślę, że jest ok. Mamy to na rancie stołu. Ja myślę, że jest git. Dobra. Następnie mamy tutaj ten duży ekran. Tylko czemu ja nie mogę go nigdzie tu posadzić? Aha, bo do tyłu go chciałem dać. Dobra. Damy go tutaj, powiedzmy, o. Tu mamy duży ekran odnośnie tego i tu mamy kolejny duży ekran. Wow. Niebieskie niebo. Nie. Baren. Ej, fajnie, jak mi się zmieni faktycznie to niebo. Zobaczymy. Tak, w ten sposób. Dobra, są na podobnej wysokości. I tutaj można patrzeć sobie na to fakt, że jest troszkę daleko i nie ma aż takiej dobrej przejrzystości widoku, ale myślę, że jest git. No i dobra, i tu tak, potrzebujemy tu siedzenie jeszcze. No i co, jakiegoś kurwa kwiatka tutaj, nie? Silikon, woda. Dobra, trzeba przynieść to parę rzeczy tutaj. Jak więc potrzebuję w tym momencie. Co tam jest? Szkło chciałem powiedzieć. Lut, nawet może więcej niż raz. Zrobimy więcej. Magnes raz, dwa. Nie, to magnes chyba miałem. Silikon z dwa razy. Weźmiemy więcej. Ile tam tego żelaza? Sztuka, ale może być potrzebne więcej. I ile do krzesła jest potrzebne tego? Tylko coś bym tu odłożył na razie. Chociaż możemy zjeść jedzenie. I powinno się zmieścić materiał. Gdzie jest materiał? Na szczęście baza od tych uderzeń nie dostaje żadnych obrażeń. Więc jesteśmy bezpieczni. No ale mówię, zobaczcie. Widzicie, że... Znaczy, no, widzicie. No nie widzicie, ale... No, zobaczcie, że tutaj ja nie widzę, żeby żadne jakieś surowce się pojawiły. Mimo tych trafień tutaj w ziemię, więc obstawiam, że te surowce już się nie pojawiają. Myślałem, że one się respią po tych uderzeniach, że tak jakby te motoryty do temu służą, ale jak widzicie, chyba jednak nie. Ja również to widzę, że to raczej temu nie służy. Dobra, na te krzesło sobie gdzieś tu z boku, tak żebym mógł podejść w każdej chwili. Ja bym tu wchodził, wiecie, zajrzeć na te ekrany. To raz. Dwa, sobie damy tu jakiegoś kwiatka, żeby tu był. Przy okazji zwiększy nam przypływ tej, że tak powiem, tlenu, tu również. Dobra, muszę iść dwa, po jakieś dwa kwiatki i coś, żeby zrobić sofę. Sofę niezbyt dużą, bo ona niezbyt dużo nam starczy. Materiał, no, aha, nasiona weźmiemy. Oczywiście, tutaj raz, dwa, albo weź to. Materiał, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, nie wiem. Raczej nie będę aż tyle zużywał, ale weźmiemy, raz, dwa. Będziemy tam coś kombinować. Jakoś to myślę fajnie układać, tak żeby to biuro było chociaż skończone. No tylko, myślę, że zakręcony tu kawałek jakby był. O, coś takiego. Powiem wam, że dosyć daleko od ściany muszę to budować. Ktoś przyszedł w interesach i... Ej, no jak to jest, że tutaj... Może być tak blisko ten kawałek, nie? O, trzeci poziom nam się odblokował. Da, zobaczymy, czym się różni. No, myślę, że jest git. Trochę mało tu miejsca, nie powiem, że nie. Macie tutaj to, no to można patrzeć, a tutaj na to. Okej. Okay. No i to jest takie wejście, powiedzmy, wiecie, tutaj można poczekać, jakby się czekało w jakimś celu, nie wiem dlaczego, ale okej. Okay. No i tu można zejść szybko. O, dobra. Teraz jakby, tutaj te szyby mógłbym wstawić tak, żeby można było patrzeć. To trzeba pomyśleć. Łóżka nie zrobię, bo może tam jednak urządzę kwaterę załogi i na górze będzie biuro, chociaż tak śmiesznie. No ale nie mam jakoś tak na razie pomysłu. Tutaj trzeba by tą tubę wielką postawić. Zobaczymy, jak ona wygląda.
Magny, aluminium potrzebujemy. Rubiny, nasiona, aluminium, mnóstwo. Silikon, silikon, czy ja będę miał tyle silikonu? Nie. Dobra, teraz powinno starczyć. A, butelka wody, o, ciekawe. A, przy okazji się napijemy. Szczęście tego nie mamy mało. Jak widzicie? A, wezmę od razu nasionka. Weźmiemy te czerwone, bo one bonus mają do produkcji. Ale wam powiem, że dużo tych nasion nie mam tym razem. Jak to duże jest i czy to musi stać na zewnątrz? Ciekawa sprawa. Bo tutaj nie mogę wystawić. To są jakieś zewnętrzne, tak? Dokładnie tak. Czyli to chyba można powiedzieć, że służy do użyźniania w jakiś sposób tej ziemi? A, wywaliłem prąd. I tutaj drugie. Dobra. To w takim razie jak zrobić te panele? Lepsze kobalt, kobalt. No, trochę tego będzie. Idziemy najpierw w żelazo i zrobimy podstawę. Tak naprawdę. Tytan mnie nie interesuje. Dobra. Wywalniemy sobie w farmę wiatrową. Niezbyt dużą. Tak, żeby to nie było za daleko. Czy słońce świeci z tamtej strony tak naprawdę? Patrząc na cień. No ale okej. Dobra, gdzie są te? Chciałbym, żeby drabina dobrze się tu przykleiła. Skit. Tutaj tak od razu postawię z 6 tych solarnych paneli plus do tego 3 te duże, tak żeby to wyglądało. Że trochę ich jest, więc ruszamy po materiał jeszcze raz. Dobra. Tu sobie to wszystko stoi. Ale okej. Okay. Dobra, co jest potrzebne do zrobienia paneli? Kobaltu dosyć dużo. Kobalt, dobra. Mamy, aha, materiał mogę odłożyć. Materiał tutaj jest odłożony. Silikon. Silikon i czyli krzem. Inaczej mówiąc, to odłożymy, bo to nie jest potrzebne, widzę. Tytan. A zajmuje mi tylko miejsce. Ok. Żelazo raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Na 6 nam starczy. Silikonu nasz. Niestety mamy za mało. O, na 6. I tu może też nam na 6 starczy. To może by się udało od razu z jednym zamachem to wszystko zrobić. Dobra, na razie zrzuty zrobię to tu. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na 5 nam starczy. No ale dobra. Kobalt, kobalt, kobalt. Dobra, mamy na 5. To nie jest tak źle. Postaram się to jakoś tak ustawić, żeby zmieściło się. Czy chwila, ile ich tu mam? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem, tak jakbym, no powiedzmy, zobaczmy jak to będzie wyglądać. Staram się na razie te postawić pierwsze. Czy się tu zmieszczę pomiędzy nie? No niestety nie. Zrobimy to tak.
te większe pomiędzy nimi będą stały. Myślę, że nie będzie to źle wyglądać. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I ósmy będzie tutaj. Dobra. Tu rozumiem, że to w jakiś sposób tutaj rośnie, tak? No, dosyć szybko nam teraz rośnie. Nie wiem, czy ta maszyna próbuje tutaj jakby zasadzić to, czy jak to ma działać. Chcę ją tutaj po dwóch stronach jeszcze postawić. Dobra. Kobaltu dalej, cały czas dużo. W sumie go to mogę wziąć tak całego, bo on jak nie na to, to na następne będzie potrzebne. No tu żelazo już mi się skończyło. 5 krzem. Tutaj. Dobra. Teraz dołożymy. A, magnes i aluminium. Dobra. Trochę tego bieganka jest. Ale udaje nam się uruchomić z powrotem tą naszą farmę wiatrową. I jeszcze zobaczymy tą maszynę wydobywczą. Jak ona miałaby działać. I co ona robi. Znaczy, no, domyślam się, że wydobywać będzie oczywiście minerały. Ale jakim kosztem? Mnie to zastanawia. Jest. Teraz te duże potrzebujemy panele do nich. No, dodatkowe surowce będą potrzebne. I myślę, że będzie spoko wyglądać. Materiały, nie? Dobra, co tu jest potrzebne? Magnes i aluminium. No 6, wzięliśmy magnes. Na 6 niby teoretycznie, ale ile jedna ta kosztuje tego? Jedno żelaza, silikon, kobalt. I tak tylko dwie zrobię. Chodźmy tu chyba na górę. Chociaż nie, jakbym wywalił. No nie, no chociaż nie. I tak i nie. Zaraz to obczajmy. Tak, zrobię tak. Nie, tak, 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 tak. Mamy trzy. Tu trzy. I jedno to weźmiemy. To powinniśmy powiedzmy na styk to wszystko zrobić. Powinno nam starczyć na dokładnie trzy. Trzy panele te duże. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Trzeba obrócić. Tylko tak wstawić to pomiędzy je, pomiędzy te mniejsze. Troszkę odsuniemy do tyłu. Mamy, mamy. Kolejne. O, troszkę muszę się odsunąć. Mamy trzy. Możemy lecieć z następnymi trzema. Czyli jeszcze nas tu tak naprawdę czekają dwie wycieczki. Silikon, kobalt i żelazo. A 2, 3, 4, 5, 6. Dobrze patrzę, dobrze i żelazo. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Trzy, sześć. Czyli jakbym wrócił jeszcze dwa razy kobalt. Może na cztery, no, chociaż nie, chyba nie starczy nam na cztery, bo musiałbym mieć ile miejsca? Nie, sześć akurat. To powinniśmy wyrobić się z jeszcze jednym. Żelazo, silikon, magnes i aluminium.
Aha, wody nam zaraz zabraknie. Ta woda bardzo szybko schodzi, może być problem z nią, bo zobaczymy, czy można lód wykopywać. Jak postawię pomiędzy, to myślę, że będzie git, jak 7 będzie stało. No i dobra. Wróćmy ją. No nie jest to jest jakoś mega równo, tak patrząc, no ale myślę, że będzie działać. Jeśli nie woła, stać może. No i okej. Zobaczmy, jak to wygląda od frontu. O, dokładnie wyliczone. Chociaż same sobie zasłaniają tak naprawdę tutaj widzę. Ale nie zasłaniają tych na dole, więc to jest ważne. Dobra. Tylko ja chciałbym to jeszcze tuby tutaj dwie postawić na wejściu. Może tu jeszcze ze dwie. Nigdy za dużo tego. Zobaczmy, co one wymagają. Co drugie. Lodu trochę. Lodu mamy akurat sporo. Więc potrzebuję 8 lodu. Okej. Następnie 4 metalu, 4 magnezu. Silik krzemu. 4 żelaza. To chyba wszystko, co? Tak, i potrzebuję jeszcze 4 jakieś nasiona. Raz, dwa, trzy. O, dawaj to. Tak to zrobimy. No tak o. Ciach, tutaj. Wodę potrzebujemy. Tutaj. Dobra, daj tą wodę. I zjemy coś. Tutaj mamy po jednym. Ciach. Ciach. I tutaj na tym wejściu. Jeden indeks tam leciał szybko do góry. Bo ja sobie tutaj będę bazę, że tak powiem, chciał zrobić fajną. A tu jest dużo bliżej. Z jakiegoś powodu. A, dobrze, nie będę kombinował. Myślę, że jest git. Dobra, tak więc tu mamy kolejny, tu mamy. Akurat takie same się trafił, więc jest spoko. No i teraz jako zobaczmy. Położyłbym sobie gdzieś ten indeks taki. Chyba tutaj go walnę. Zobaczmy, co jest mi potrzebne do tego. Silikon, silikon. Czyli silikonu najwięcej. Magnes dwa razy do tego. Do tego nie. 4 silikonu, 2 żelaza, 1 kobalt. Silikon od krzemu, znaczy się. Nie, może pomiędzy tym a kolejnym odcinkiem, ponieważ patrząc na czas, zbliżamy się do końca. Pójdę pozbierać surowce, tak żeby po prostu nie mulić na rozgrzewce i żeby one tak naprawdę, żebyśmy tutaj się głównie skupiali właśnie na tej rozbudowie. Nie chcę, żeby to w ścianę wchodziło. No, dobra, i tu, i tutaj mamy. Oj, jak ja to wyliczyłem. Coś chyba wiedziałem, co nie powinienem wziąć. Kobalt, kobalt, kobalt. Okej. Niebieskie niebo, zaraz wyjdziemy zobaczyć, czy faktycznie je widać. To sobie w ten sposób położymy. I widzimy tutaj dokładny opis i tutaj jak wygląda obecny poziom. Zobaczmy, czy faktycznie jest niebieskie niebo, ale chyba faktycznie jest. Zobaczcie, mamy niebieskie niebo. Nice. Czyli mamy wpływ tak naprawdę na to, co się dzieje, co jest bardzo fajne i podoba mi się to. Więc tu możemy zobaczyć, co będzie następne i to będą chmury. Tutaj powoli leci to do góry, ale tak jak mówiłem, zobaczymy jeszcze ten. No nie, dobra, nie zobaczymy. Cofam swoje słowa. Nie mam pojęcia, co to jest te osmium. Iridium rod. To jeszcze rozumiem, to pewnie jest zrobione z tego rubinu, że tak powiem. Tego iridium. Ale pozostaje. Powiem wam, nie mam zielonego pojęcia, gdzie to, skąd to wziąć w ogóle. Ale czy na to mnie stać? Na to mnie stać, więc w takim razie zobaczmy sobie zaawansowaną stację do tworzenia nie wiem czego, ale zobaczymy. 2, 3.
Gadam jeszcze. Tytan. I jeszcze silikon, czyli krzem, inaczej mówiąc. Zobaczmy, jak to jest dużo. Szkoda, że nie mam więcej. Ojejku. Trochę wiecie co, chyba tego tu nie postawię. Idę walny to do laboratorium w takim razie. Co to tutaj? No i tutaj widzimy jakieś, nie wiem co. O, żeż ja cię kręcę. Ile? 9 uranu na zrobienie tego jednego. No to kurde, polecieli. Silnik rakietowy. Tu mamy. I tutaj jakieś... displacement speed. W sensie, że co, szybciej będziemy rozkładać? Nie do końca wiem. No ale co możemy chyba zrobić? Chociaż nie, nie mam chyba tego aż 3 sztuk, tego super aloju. Chociaż zobaczmy, wiecie co. Ja tutaj dziś miałem jego jakąś małą ilość, tu uran tu mam aż w ilości 1. Za aluminium bodajże miałem to schowane. Zobaczmy, ile go mamy. O, super, dobra, biorę. Tylko że teraz nie wiem, co tam jeszcze było. Zobaczmy. Plecak oczywiście sobie zrobię, nie? Plecak i tytan. Tytan jeszcze jest do tego potrzebny. O, dwa to aż nie jest aż tak potrzebne, bo mogę je sobie przenieść. Ale w plecaku, że tak powiem, no nie wezmę sobie dodatkowej przestrzeni. O, ciach. I mamy plecak 4. poziomu. Nice. O, i teraz z tego miejsca jest. No. No i to będzie, to można, tak, można robić. Czyli jeszcze ten egzoskelet chyba można ulepszyć. 2. poziom. No, zróbmy, jak już tak przy tym stoję. Jeszcze raz, dokładnie co tam było? Magnes, tytan, silikon. Magnes. Tytan. Nie wiem ile, więc wezmę po 2, bo zaraz... O, tu jest przecież. Aha, i ściągnij na chwilę to. A, czyli tak, ściągnij to. No dobra, może z tym plecakiem to źle zrobiłem. Tu mi nigdzie nic nie wypadło? Chyba nie, na szczęście. O, dobra. I mamy tutaj to wszystko załadowane. Ładnie. Mamy dużo miejsca. I zobaczmy w takim razie, ile ja potrzebuję tego super stopu. 3 sztuki kobalt i ten. No dobra, to nie jest problem, bo tam wiem, że na pewno są. Ale tam się wybierzemy już w następnym odcinku. Tak więc nasza kolejna podróż to wejście pomiędzy te góry. Tam na razie nie będę się pchał, bo tam widzę w ogóle silnik rakietowy. Ale ogólnie tutaj poszukać tego stopu specjalnego i później może się zastanowimy nad tym stopem, czy stopem, nad tym ozmium, gdzie to mógłbym znaleźć w ogóle. Bo nie do końca jestem pewien. A, trzeba by było jeszcze postawić tą antenę, wiecie, w celach komunikacyjnych. No i to tyle w tym odcinku. Ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Siemaneczko.